Ewangelii według świętego Łukasza. Meldunek o tych wszystkich czynach, które Jezus dokonywał i wydarzeniach z Nim związanych, otrzymał tetrarcha Herod i był zaniepokojony, bo niektórzy mówili, że Jan powstał z martwych, niektórzy, że Eliasz się pojawił, a niektórzy, że wstał któryś z dawnych proroków. Herod powiedział: Janowi ja ściąłem głowę, więc kim jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii nie jest jedynym fragmentem, gdzie jest powiedziane o tym, że Herod był zaniepokojony tym, co czynił Pan Jezus. No też, jak dobrze wiemy, Herod czuł niepokój, kiedy słyszał, co mówi Jan Chrzciciel. Chociaż jednocześnie chętnie go słuchał. I tak samo dzisiaj słyszymy, że chociaż Herod był zaniepokojony tym, co mówiono o Jezusie, to jednak chciał go zobaczyć. Mnie osobiście ta dzisiejsza Ewangelia przypomina bardzo ważne pytanie o prawdę. Czy jestem otwarty na prawdę? Czy chcę słyszeć prawdę, poznać ją? No i przede wszystkim, czy chcę nią żyć? Tak, bo prawda ma to do siebie, że kiedy się ją pozna, to ona tym bardziej jakby nie daje spokoju, tak? Bo często, nie zawsze oczywiście, ale często, na ogół bym powiedział nawet, wzywa do jakiejś reformy naszego życia. I tak pomyślałem, że przypomnę dziś historię o sklepie z prawdą. Nie wierzyłem własnym oczom, kiedy zobaczyłem napis na sklepie: sklep z prawdą. Tu więc sprzedawano prawdę. Grzeczna ekspedientka zapytała mnie, jaki rodzaj prawdy chciałbym kupić. Prawdę częściową czy prawdę całkowitą? Oczywiście całkowitą prawdę. Nie chciałem oszustw, pochwał ani racjonalizacji. Chciałem, żeby moja prawda była naga, jasna i absolutna. Ekspedientka zaprowadziła mnie do innej części sklepu, gdzie sprzedawano całkowitą prawdę. Tam sprzedawca spojrzał na mnie współczująco i wskazał etykietkę z ceną. Cena jest bardzo wysoka, proszę pana, powiedział. Jaka jest? Zapytałem, zdecydowany nabyć prawdę za każdą cenę. Cena jest taka, mówił, że jeśli pan tę prawdę zabierze, nie będzie pan już miał wytchnienia do końca życia. Wyszedłem ze sklepu smutny. Myślałem, że mógłbym kupić całkowitą prawdę za niską cenę. Nie jestem jeszcze gotów na prawdę. Od czasu do czasu pragnę spokoju i wytchnienia. Muszę jeszcze sam siebie oszukiwać usprawiedliwieniami i racjonalizacjami. Ciągle jeszcze szukam ucieczki w moich niezłomnych wierzeniach. Myślę, że ta historia jest bardzo dobrym komentarzem do tej dzisiejszej Ewangelii. Prawda nie daje spokoju. W związku z tym też można powiedzieć, że Pan Jezus nie daje spokoju. Tak, kiedy się Go spotyka, kiedy się doświadcza Jego obecności, Jego miłości, to z jednej strony doznajemy ukojenia, doznajemy jakiegoś wewnętrznego pokoju, ale z drugiej strony jednocześnie pojawia się w nas pewien niepokój, który ja osobiście muszę powiedzieć, że ja go polubiłem. Bardzo lubię ten niepokój, który się we mnie pojawia, kiedy czytam Ewangelię i widzę, że moje życie nie jest zgodne z Ewangelią.
Lubię ten niepokój. Kiedyś ten niepokój mi przeszkadzał, bo w ślad za tym spostrzeżeniem, że nie żyję zgodnie z Ewangelią, że nie żyję zgodnie z prawdą, w ślad za tym szło poczucie winy. Czyli rodziło się we mnie takie przekonanie, że jestem jakiś gorszy, nie taki, jaki powinienem być. Jestem jakiś taki wręcz zły, tak, że jestem takim człowiekiem niegodnym miłości, tak, godnym raczej kary, napiętnowania. Wydawało mi się, że powinienem się jakoś bardziej postarać, żeby zasłużyć sobie na akceptację Bożą, na akceptację ze strony Pana Jezusa. Natomiast teraz jestem już od tego wolny i dzięki temu ten pewien niepokój, którego doświadczam, kiedy pojawia się we mnie właśnie ta konstatacja, że nie jestem taki, jakim chciałbym być, nie jestem jeszcze zgodny z Ewangelią w moim życiu, myśleniu, tak. Bo od tego się zaczyna nasze postępowanie, działanie, nasze słowa biorą się z tego, co myślę. I teraz w spotkaniu z Panem Jezusem chcę z jednej strony doświadczać pokoju i doświadczam zawsze pokoju, który bierze się ze świadomości, że On mnie kocha takim, jakim jestem. Właśnie Herod nie wiedział o tym, że Jezus kocha go takim, jakim on jest. W ogóle nie był tym zainteresowany chyba, co Jezus o nim myśli. Był zainteresowany tylko tym, czy ten Jezus nie wprowadzi przypadkiem swoją działalnością, swoim nauczaniem jakichś zmian, które jemu zagrożą, które zagrożą jego pozycji. On chciał przede wszystkim dalej być tym tetrarchą, tym władcą ziemskim, królem po prostu. Chciał dalej mieć te wpływy, możliwości, bogactwo. W pewnym sensie chciał pewnie też dalej móc robić to, co robi. Chciał mieć tę pozycję tego, który innym dyktuje, co mają robić. I nie chciał, żeby ktoś mu mówił, co on ma robić. Natomiast tymczasem Pan Jezus przychodzi do nas z miłością bezwarunkową, z pełną akceptacją, ze świadomością naszych ograniczeń i po prostu przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale jednocześnie inspiruje, myślę, że to jest najlepsze słowo, do zmiany. I tu się pojawia ten niepokój, taki niepokój, który jest, powiedziałbym, twórczy, ożywczy, żeby nie powiedzieć Boży, tak, taki Boży niepokój. W tym niepokoju, tak sobie teraz myślę, jest dużo tęsknoty. Tęsknoty za rozwojem, za wielkością, ale prawdziwą, a nie jakąś imitacją wielkości. Bo na przykład pozycja króla, czyli to, co miał Herod, no to jest imitacja wielkości. Wielkość człowieka absolutnie nie tkwi w jego pozycji społecznej. Nie tkwi też oczywiście w jego zasobach materialnych. No i to jest pewna piękna, bym powiedział, perspektywa, tęsknota za czymś więcej, perspektywa czegoś więcej. Za czym gdzieś głęboko moje serce tęskni, tak, za jakąś pełnią życia. Tak więc przyglądajmy się temu, ile w nas jest tego Heroda. Ja widzę w sobie tego Heroda,
Jest już go coraz mniej i chcę, żeby ten Herod jakoś totalnie we mnie umarł po prostu. Natomiast, żeby było we mnie to, czego Pan Jezus chciał. Żeby było we mnie to nowe narodzenie, żeby się dokonywało, które jest, bo ono jest procesem, wiadomo, tak. Żeby ono się dokonywało. Niech umiera we mnie Herod, czyli ten stary człowiek, jak to określa święty Paweł, a niech rodzi się ten nowy. Ten, o którym Pan Jezus tak pięknie mówił do Nikodema. W trzecim rozdziale mamy o tym Ewangelii Jana. Niech się we mnie rodzi to nowe życie dzięki niepokojowi. Takiemu, powiedziałbym, pięknemu niepokojowi, który się we mnie pojawia, kiedy czytam Ewangelię. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.